Chrystus Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Ewangelia świętego Łukasza stawia przed nami krzyż Jezusa Chrystusa i Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wokół Niego gromadzą się dwie grupy ludzi. Z jednej strony uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, którzy domagają się, aby zstąpił z krzyża. Nie wierzą, można powiedzieć, robią sobie żarty nawet z Jezusa umierającego na krzyżu. A z drugiej strony dobry łotr, który w całej pełni, z głębokości swojego serca wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa jako Króla i jako Boga. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa. Na pewno to święto dzisiejsze wzywa nas do takiej wiary, abyśmy w Jezusie ukrzyżowanym zobaczyli i wyznali, wierząc, że jest to rzeczywiście nasz Bóg i nasz Król. Dzieje się coś niesamowitego. Pan Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jezus temu, kto w Niego wierzy, daje łaskę swojego życia, swojego szczęścia, udziału w swoim Królestwie. Daje mu swoje Boże życie. I to natychmiast niejako, dzisiaj, nie kiedyś dopiero, ale od razu, w tym życiu. Pamiętam, że kilka razy miałem okazję spotkać Ojca Świętego w czasie Jego mszy świętych porannych w kaplicy na Watykanie i później po takim krótkim pozdrowieniu, gdy wychodziłem z tej kaplicy, nawet długi czas idąc przez miasto, dosłownie w sobie czułem to promieniowanie, tę obecność Bożego życia. Boże życie, które było w Janie Pawle II, nie tylko pozostawało w nim, ale rozlewało się na tych, którzy się z nim spotykali. Prośmy Pana Jezusa w tę wielką uroczystość, aby dał nam uwierzyć i aby to Jego życie, Boże życie, wypełniło nasze serca, nasze umysły, nasze dusze i aby ono rozlewało się z nas, na tych, których spotykamy, którzy są wokół nas.